jest taki u nas budynek jeden na uczelni. Słynie z tego, że na ławkach tam różne ciekawe rzeczy można znaleźć. No. Coś tam no, wyskrobał Andrzeja Suma. Jezus. Cześć, z tej strony Dorodo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym wywiadzie, grze połączonej z rozmową z niekim innym jak tym razem z Andrzejem Sumem. Jesteśmy na rifcie, niestety nie udało nam się dostać na jedną linię, także ja idę na supporta Lulu, a Andrzej za to znajduje się na midzie i będzie grać Wiktorem. Zobaczymy jak nam pójdzie. Przywitajmy się z Andrzejem. Halo. Dzień dobry panie Andrzeju. Halo, halo. Jak tam samopoczucie? O, może być. Jak na zbliżającą się sesję jest optymalnie dobry. A, no tak, sesja. Bo ty jesteś na poli, tak? Może wyjaśnię w sumie, politechnice, tak? Poli Buda to jest takie miejsce, w którym przez takie, ile tam, 4 miesiące się pije? A potem przez 3 tygodnie się uczy. Czy słusznie? No, ja trochę mniej piłem, trochę więcej się opierdalałem. Liga Legend, tak? Tak. Dobra, Andrzeju, wywiad. Musimy zacząć od takich najbardziej klasycznych pytań, o które myślę, że wszyscy będą się mnie pytać. Także niestety muszę to zrobić. Wiem, że to może być takie upokarzające trochę. Ja też nigdy tego nie lubię robić. Ale skąd ten nick? Jeszcze sięga... Czekaj. Grałem kiedyś w taką gierkę platformową, taką... Bardzo fajna gra, pamiętam, milion wspominam. To jest chyba L-Sport nazywała coś takiego. Tam grałem pod nickiem Janusz Maj właśnie. Janusz Maj to była taka postać... Była taka strona Shitstorm z puchałkiem, może nie wiem, może... No, no, no. Starsi wyjadacze internetu kojarzą. Tam właśnie grałem jako Janusz Maj. Z tego co pamiętam, nawet chyba tam maksymalny level dobiłem w tej grze i tam się... I tam grałem jako właśnie Janusz Maj. I któraś z moich postaci właśnie stwierdziłem, że potrzebuje coś równie chwytliwego jak Janusz Maj i powstał wtedy Andrzej Sum. W zasadzie tyle taki. Rozumiem. Tak, nie ma tam niestety żadnych wybuchów w tej historii, ale jest prawdziwa. Jakbym miał rozpocząć jakąś działalność artystyczną, to właśnie pod tym synonimem. A już rozpocząłeś, bo w ogóle nie wiem czy wy wiecie, my swego czasu założyliśmy sobie fanpage Andrzej Sum, bo to był taki nasz motyw przewodni we wczesnych odcinkach, że no, Andrzej był sporym memem u nas. I założyliśmy Andrzejowi konto, fanpage na Facebooku i on tam nawet tam jakieś 300 lajków ma czy coś. No i daliśmy ci ten fanpage, więc wiesz, można powiedzieć, że jesteś celebrytą. 300 osób, to wiesz, to już nie jest takiego psiup. Niektórzy blogerzy modowi tyle nie mają. Nie mam pomysłu, co robić z fanpage'em w zasadzie. No właściwie też nie mam pojęcia, my też z kliniką tak działamy trochę na ślepo. Ciężko nadać temu jakiś kierunek, w sensie mieć przynajmniej. No, ale skoro już jesteśmy przy tych fanpage'ach i przy tym, że byłeś memem na początku w klinice, to chyba warto opowiedzieć tę historię, jak ty się w ogóle u nas znalazłeś, bo to jest dość długi proces z tego, co ja pamiętam. Zostałem znaleziony. No właśnie, to jest też ciekawe. Mów jak to było, z twojej perspektywy, ja potem powiem z naszej. To była taka gra, wiesz, gra jak gra. Zaczyna się, patrzę, o fajnie, mają podobne niki, w sensie... No, że ten człon doktor mamy, no. Tam chyba z tego co pamiętam, przedupiliśmy to tak srogo. Ja pamiętam tę grę jak dzisiaj, bo to było tak, że ty grałeś Eliską i grałeś tak dziko, wiesz, że miałeś chyba tam 0,6, ale się wbijałeś na dziko i tam jakiś damage nawet biłeś, że trochę było cię strach, nie? Więc zaczęliśmy cię fokusować. Też ze względu na twój nick zaczęliśmy to robić. No i właśnie te okrzyki, które tam wydawaliśmy w trakcie jak się z tobą biliśmy, narodziły tego mema. A trik polegał na tym, że po prostu dopiero zakupiłem Eliskę i nie bardzo umiałem nią grać. Bardzo mi się spodobała taka egzotyczna mechanika Eliski wtedy i trochę nią tam cisnąłem. To nie znaczy, że jakoś mi to wychodziło, ale... Nie, no coś tam zabijałeś, nie? No, jak to Eliska na początku zawsze. Tak jak usłyszeliście, spotkaliśmy się normalnie na normalu, tam sobie graliśmy, byliśmy w przeciwnych drużynach. I nie, chyba nawet nie wymieniliśmy żadnego słowa, z tego co pamiętam, nie? Nie było tam żadnego czatu ani nie, nic takiego. Z tego co pamiętam, chyba Urgot mi potem napisał coś tam, YouTube pozdrawia coś tam i wysłał mi poprzedni odcinek, bo wtedy były odcinki tak nagrywane, że były regularnie. Mhm. Nie tak jak dzisiaj, że srają na fanów. O ty! I pod koniec każdego odcinka był taki skrót następnego. Tak, tak, była taka zapowiedź, no. I w którym właśnie wysłał mi ten poprzedni was odcinek. Na końcu właśnie tego odcinka się tam darliście w mordę. Andrzej Sum. Potem wyszedł ten spoiler, to był chyba 8 odcinek serii. To był 8? To był... O Jezus Maria, i mogło być tak wcześnie. Takie małe numery mi się kojarzą właśnie. No. I nagle mnie zaczęli ludzie zadawać do znajomych. Mało subików było wtedy. Szczerze mówiąc, z tego co pamiętam. Urgot dodał cię do znajomych? Nawet chyba nie. Nie, jeszcze wtedy nie, tak? Co dalej pamiętam? Jakieś streamy.
było, coś tam wystąpiłem jako Leona i napierdalałem. Ale to już wtedy chyba było nawet bez głosu, nie? Że tylko cię zaprosił do gry, tak. Ale w końcu cię dodał do znajomych, tak? Za którymś razem. I no, zaczęliśmy grać i tak dalej. Ja w porządku w ogóle nie wiedziałem, kto to jest Andrzej. W sensie, no pamiętałem, że on z nami grał, ale no tam czasami se przebywał na naszym TS-ie, wtedy jeszcze siedzieliśmy na TS-ie. No i co, no spoko, no jakiś tam koleś. Nawet mnie nie było chyba na TS-ie, z tego co pamiętam. Tak, na początku cię nie było, ale później zacząłeś wchodzić i tak oni z tobą grali, ja tak rzadko grywałem, i więc wiesz, dla mnie to byłeś taką obcą osobą, nie? Nie to co teraz, przyjaciele. Jakoś tam z czasem coraz częściej grywaliśmy i tak dalej. Potem oni ci dodali, znaczy Urgot chyba cię dodał dokładnie do tej grupy naszej konwersacyjnej. A tam to już jak zaczęły się sypać memy jak z rękawa, to kurde. Nie no, pamiętam jeszcze ten pierwszy dzień, jak mnie zaprosili na TS-a, tam chyba kto to... Kleszcz? Tak, kleszcz? Tak, było coś takiego. To było tak, że jedna gra, coś tam było, zaprosił mnie, powiedział coś tam, no to Elf bije na TS-a. No ja tam przyszedłem i on tak nie mógł bardzo uwierzyć, to ja. I zaraz tak szybko było taki ostry hype, że to dawajcie szybko i tak... Cała klinika się momentalnie zleciała, że tak... Mogło tak być, no to no byłeś fenomenem, nie? Teraz już nam tak, wiesz, znaturalniałeś, teraz już po prostu tak, no Jane on Andrzej, nie? A kiedyś to było wydarzenie. Albo jak na streamach, pamiętam, jak Urgot prowadził jakieś tam streamy na Twitchu, takie początkowe, co jeszcze mu internet nie działał, i że jak mówił, że będzie Andrzej, to stream szalał, w ogóle tam czat spam był taki, że... Jezus Maria. Ach, te czasy, no zabij tam tę Aszkę pięknie. Albo tego. A wszystkich. Jaki fir! Kurwa! Autoatak zagłady. Przypadkowe spotkanie na solo queue, a zaowocowało, kurczę, piękną znajomością. To ja przypuszczał, nie? Że tak sobie pojedziesz, wiesz, na... Co to była teraz za impreza? Pyrkon. Do jakichś randomów z internetu, co tak sobie poznałeś, wiesz. Jakby matka wiedziała, ona by ci dała. Ja wiedziała. Coś tam mówiłem, rozmawiałem o tym ze znajomym, no, coś tam... Taka panikara jest trochę i tak... A nie boisz się tak do kogoś iść, coś tam? Wtedy jeszcze była taka koncepcja, że ja tam będę u Urgota mieszkał w mieszkaniu i u Neli. I mówię, nie no spoko, on studiuje informatykę. A wiesz, to normalna sytuacja. Ogórek zrobił tak samo, zresztą to było w ostatniej historii też opowiedziane. Myślę, że nie ma co się bać ludzi z internetu, jak się ich dłużej zna, bo generalnie wszyscy teraz są ludźmi z internetu, bo wszyscy mają internet. Ale teraz może wyklarujmy tę sytuację, bo jak będą jakieś osoby z podstawówki, to wy nie możecie. Jak rodzice mówią, że nie, że gdzieś tam nie jechać, to nie, nie wolno, nunu. I alkoholu też nie. Nie wolno, narkotykiem w żadnym wypadku. Tylko Liga Legend i chipsy. No dobrze, no to mamy za sobą historię poznania się naszego, to było dość ciekawe wydarzenie i... No myślę, że z tych osób wszystkich z kliniki to jest taka historia najbardziej ciekawa, bo no tam, że ktoś oglądał klinikę wcześniej, bla, coś tam chciał sobie pogadać, spoko, to jest ciekawa historia. Ale że kogoś spotkaliśmy tak na randomie, w normalku i tak wiecie, zaczęliśmy grywać razem głównie przez to, że ktoś był memem, to... No to jest, myślę, taki szczyt tego, co możemy osiągnąć w zakresie ciekawych historii poznawania ludzi w internecie. No nie wnikam w te wszystkie portale randkowe, tam może coś ciekawszego może być, ale no nie chciałbym cię poznać na portalu randkowym, powiedzmy sobie szczerze. Nie wiem, czy ty mnie również, mam nadzieję, że też nie. Nie? Takie, jestem wolny. O, słyszeliście, drogie panie. Drogie Wicki, całe 5% naszej demografii kanałowej, zapraszam. Andrzej czeka, jest gotów. A widzieliście, jak on namiętnieje pizzę? Jest taki u nas budynek jeden na uczelni. Słynie z tego, że na ławkach tam różne ciekawe rzeczy można znaleźć. No. Coś tam no, wyskrobał Andrzeja Suma. Jezus. No powiem ci, nie wiem czy cię cieszyć, ja bym się chyba nie cieszył. Chociaż widziałem Hodo przegrabinie w kiblu, ktoś mi podesłał kiedyś. W takim kiblu szkolnym było wydrapane. No dobrze, to tak. Mamy nick, mamy klinikę. Teraz pytanie takie w sumie bardziej z dupy. Co ty robisz w swoim życiu aktualnie? No to studiuję elektronikę. Czemu to poszedłem? Wiesz co, poszedłem tak w zasadzie na YOLO, bo ładnie wyglądało w informatorze. A powiem ci, że to jak na taki kierunek, YOLO kierunek, to fajnie trafiłem. W sensie to jest bardzo ciekawe mnie to. Inna sprawa, że ja jestem trochę ciekawy świata i w zasadzie mógłbym cokolwiek studiować. Ale elektronika mi się podoba. A elektronika w zasadzie, spektrum jest naprawdę szerokie. Wiesz już co byś chciał robić, czy tak sobie po prostu na razie o? Poszedłem z zamiarem generalnie przetwarzania sygnałów, muzyka i takie rzeczy. Czyli byś chciał nutkę robić, tak? Bo słyszałem, o właśnie, to też jest ciekawe. Na gitarce grasz. Gram, ale... Znaczy, w sensie nie uważam się, że jestem jakiś super dobry. Jest jakieś widło? Można gdzieś sprawdzić, jak grasz? Nie bawię się w nagrywanie. Co do tych studiów. Początkowo chciałem właśnie się bawić w tę muzykę, ale w zasadzie mam tyle specjalizacji ciekawych na elektronice,
Mówisz, bo tam jeszcze są takie rzeczy jak na przykład architektura komputerów, budowanie jakichś podzespołów. To naprawdę, no, elektronika jest wszędzie dzisiaj, nie? A nie zastanawiałeś się, czy przypadkiem nie pójść na jakąś, wiesz, reżyserię dźwięku? No. Kiedyś myślałem, żeby do muzycznej szkoły pójść i się kształcić tak w kierunku gitary. To się generalnie mnie bardzo fascynuje muzyka taka sama w sobie. Czasami tam się kształcę jako w kierunku tej teorii muzyki i w ogóle. Ale stwierdziłem, że to takie ryzyko, na które jakoś... Można muzykować i tak, nie? No właśnie. Ja tylko ćwiczę, w sensie nigdy nawet zespołu nie miałem. A nie chciałbyś? Czy to jest takie takie hobby tam, żeby tam tylko popykać? Wiesz co, chciałbym, tylko mam taką jestem bardzo krytycznie podchodzę do tego, co robię i nie lubię szczycić ludzi jakimś chujstwem. Nie wiem, czy słyszałeś taką teorię, nawet wygłaszaną przez... Nie pamiętam już jakiego gitarzysty, jakiegoś tam amerykańskiego, bardzo znanego, nie pamiętam, czy Slash'a, czy kogoś tam. Z takiej klasyki, no nie słucham ich tak osobiście, ale szanuję jako gitarzystów. Była taka teoria, najlepiej jak najszybciej założyć zespół, bez znaczenia, czy będzie dobry, czy będzie chujowy, żeby grać z kimkolwiek, bo to jest zupełnie inne doświadczenie i wiesz, zupełnie czegoś innego się nauczysz grając z kimś, niż grając sobie samemu. Znaczy wiesz, to nie tak, że ja nigdy nie grałem z nikim, nie? Kojarzysz taki zespół jak Joy Division? Mhm. Wiesz, jak oni zaczęli? Po prostu... Poszli raz sobie na koncert tego, co to było, Sex Pistols wtedy, i wpadli na pomysł po koncercie, a załóżmy sobie zespół. Nie sprawiało im problemu to, że nikt nie umiał wtedy grać na niczym. Ja w sobie też miałem takie zespoły, to jest śmieszna wiksa, jak wiesz. Masz se ziomka, z którym se słuchacie podobnej muzy, i on mówi, załóżmy zespół. Wiesz, żaden z nas nie miał gitary ani nic, i wzięliśmy sobie też jakiegoś innego typka, który po prostu był naszym kolegą, mówimy: ej, wiesz co? Kup se bas, będziesz basistą, to jest proste. To wiesz, następnym razem jak się tutaj gdzieś zjawisz w okolicy, ja mam na salce sprzęt bandu, możemy wpaść zrobić jakieś dżemy. W sensie, ja nie lubię dżemować tak jak stricte, ale no cóż, przeżyję, for fun. Czyli mówisz, że nie ma nigdzie żadnych śladów twojej muzycznej działalności, nigdzie. Nawet jakbym przeszukał internet z dużych wszerz. Jak podejdziesz pod mój dom, to nie usłyszeć. O kurde, szanuję. To kiedy nas zapraszasz? Moje drzwi są nasze otwarte. To jak będzie jakaś okazja, ale nie ma żadnej gamingowej okazji, szczerze mówiąc, we Wrocławiu chyba, nie? Ostatnio się dowiedziałem, że były jakieś mistrzostwa takie ogólno-gamingowe, e-sportowe. Tam Nerwarian był i w ogóle paru tych Arquel. Ale takie ogólnopolskie, tak? No tak, jak się ktoś przyzwyczai, że tylko jeździ na IEMA, to wiesz, między drewa impreza, to potem jakimś tam ogólnopolskim to gardzi. Niesłusznie zresztą. No to jak będzie jakaś najbliższa okazja, to myślę, że lecimy. Co planujesz po studiach w takim razie? Wiesz co, naprawdę nie wiem co. Co myślałem, żeby w ogóle na uczelni zostać. O kurde! Czyli doktoracik. No może, ale jak to wiesz, jak w ogóle podejdzie, to jest jak na razie uczelnia mi z każdym dniem pokazuje, jak w zasadzie nic nie wiem o życiu. Ale w sumie lubię ten kierunek. Przedmioty. Ale opierdalasz się i wyniki zadowalające, czy opierdalasz się i ledwo? Bo to jest duża różnica. Niektórzy mają taki naturalny dar, wiesz, do jakiegoś tam... Pierwszy sesję zdałem jedynie z jedną poprawką na sesji, z algebry. Dobra, ja nie jestem jakimś tam wybitnym też mózgiem ścisłym, więc mi jest ciężko wypowiadać się, ale zawsze mi się wydawało, że poli to jednak trochę boli. To jak to jest? Jest trudno? Zależy od kierunku naprawdę. Jak ja w sensie gadam z kumplami, co tam poszli na jakieś tam automatyki, robotyki, te takie mocno prestiżowe. Ja mam wrażenie, że mają takie studia level easy. Albo że po prostu wydział ma nas w dupie. Ale to ma coś wspólnego z rzeczywistością, czy tak tylko o... Tak, wiesz, jak gdzieś tam na AI-ze programowanie to jest takie, kurwa, jakieś tam problemy mają w stylu. Na płaszczyźnie dwuwymiarowej umieść ileś tam obiektów klasy robot i one będą wychodziły po tej płaszczyźnie i zgłaszały kolizje z przeszkodami i innymi robotami, to my mamy coś tam... Pobierz 10 liczb z tablicy, by znaleźć średnią, maksimum, minimum. Orientujesz się może na czym jest urgot? Na informatyce klasycznej, tak normalnie informatyce, nie? Czasami coś tam sobie dyskutujecie na tej naszej wspólnej konwersacji o jakichś dziwnych rzeczach, wiesz, o programowaniu, tylko tyle udało mi się niestety zrozumieć. I z tego co widzę, to tam macie, wiesz, pojmę na taką porównywalną, nie? Znaczy nie, no... Różnica jest taka, że uniwersytety nie mają tyle... fizyki, matematyki i tak więcej takiego typowego teorii więcej. No ale nie żałujesz w każdym razie. Myślisz, że dobra droga. Mógłbym iść do roboty. No niby tak, nie, ale no, wiesz. W dzisiejszych czasach to... Nie no, z drugiej strony nie uśmiecha mi się naprawdę robota, bo z tego
to co się nasłuchałem o robocie od jakichś tam znajomych rodziców czy coś tam. O jest, nie chcę. No, 8 godzin, masz szefa, musisz robić to, co ci każe. Niestety. No. Rozważ karierę streamera, mówię ci. A już mi ktoś kiedyś mówił, znajoma tam w liceum. W ogóle wszyscy w liceum, moja klasa. A, tam jaki ty masz głos, w ogóle, byś zostać jakimś lektorem, albo chuje mnie. Trochę prawda, nie? W podstawie takich, wiesz, jak czytałem na polskim coś tam. O kurde. O nie! No patrz to! Biała i skończyła. O Boże, no to mi się wydaje, że to będzie part 1 tej konwersacji, bo tu dopiero zaczęliśmy wchodzić na tematy bardziej wartościowe. No dobra, to w takim razie Andrzeju, ja ci dziękuję za tą pierwszą część. Myślę, że jakoś tam kiedyś wkrótce nagramy drugą. Może się pojawią jakieś ciekawe pytania na przykład w komentarzach. To ja na teraz ci dziękuję bardzo serdecznie i się z widzami zobaczymy pewnie w następnym odcinku wspólnym. Dobra, to w takim razie chcesz jakieś ostatnie słowa, póki nagrywam jeszcze? Uczcie się matematyki. No i to był Andrzej Sum w, przypuszczam, pierwszym filmiku tego typu z nim. Spotkamy się pewnie jeszcze raz, bo temat naszych rozmów nie został wyczerpany, jak pewnie zauważyliście. Aszka nas skończyła zbyt szybko. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie zobaczyć kolejny odcinek z Andrzejem Sumem, to lajkujcie ten filmik. Dobra, to wszystko, doktorze, trzymajcie się, na razie.